ten sposób uczniowie krośnieńskiego liceum uczcili Dzień Niepodległości. Swoim występem przywołali pamięć tysięcy często bezimiennych bohaterów, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Śpiewając patriotyczne piosenki i recytując wiersze, utrwalają wiedzę o Polsce, która w 1918 roku odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli pod zaborami. Czcimy tych, dzięki którym mamy wolność i niepodległość, ale tę wolność i niepodległość od tych samych, które powiedzieliśmy, szanujmy. Bo ona została nam dana. Takim ekspresem przybiegliście szybko przez historię naszej Polski od ocalania prawie że dziejów, może trochę za daleko powiedziałam, ale ile krwi, ile ofiar pochłonęła ta nasza ziemia, abyście wy dzisiaj żyli w wolnym, niepodległym kraju. Niezwykle wzruszeni byli także zaproszeni goście, w tym sybiracy. Dziękuję przede wszystkim dyrektor pani Kołarzy. Dziękuję całemu gronu pedagogicznemu i wam, kochani młodzieży, że chcieliście nas tutaj widzieć na tej sali. Lekcja była wzruszająca. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na koncert w wykonaniu uczniów liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Krosna Odrzańskiego.